Co ty chcesz dodać? Proszę. No. O, ty nie lepszy? Wow, pewno, że wow. Bazyl, wytłumacz. Wytłumacz to zachowanie tu. O, to. To. To krzyczące coś. Matko. Haj, dzień dobry. Dzisiaj nie widzimy się w samochodzie, jak wracam z pracy, bo wyglądałam tak seksownie i pociągająco jeszcze bardziej niż teraz. I stała się rzecz straszna. Wczoraj nagrywałam dla was film w plenerze, w sadzie, u pana Janka. Co się okazało? Że jest kiszka totalna. No i niestety. No i niestety, słuchajcie. Film w ogóle prawie go nie było słychać. Nawet jak tam dubałam w programie i tak dalej. Nieważne zresztą, ten film już jest na kanale. Macie link w informacji pod filmem. Możecie sobie zajrzeć. A ja chcę powiedzieć o kolejnym cudzie. Garnier. Naprawdę mówiłam już od kilku filmów, gdzie od dobrego roku, półtora albo od dwóch lat nawet. Jestem wierna Garnierowi, bardzo go lubię. Odżywki, szampony, wszystko, nie wiem, naprawdę. Kiedyś pamiętam, szczególnie te serie takie pomarańczowe sprawiały, że moje włosy dostawały łupieżu po garnierze. Po garnierze. A teraz jest wszystko w normie. Kocham i uwielbiam. Pogoda się spitoliła, że tak powiem skromnie. Jest ochłodzenie, jak miało być, więc tak właśnie jest. Ale z jednej strony lepiej, bo wczoraj to wiecie co? Ja lubię jak jest ciepło, ale nie jak jest tak duszno, że wiecie, siedzicie i normalnie nie ma czym oddychać i w ogóle. Więc tak, ja się na chwilę przebrałam w taką podomową piżamę. Zaraz idę zmyć twarz, mam maseczkę, uczeszę włosy, trochę się obmaluję do tego filmu i muszę go nagrać jeszcze raz. Rzadko mi się zdarzają takie sytuacje, ale no niestety taka się przytrafiła. Drugi dzień wszystko przeciwko mnie. Robisz obiad, gaz się skończył. Muszę iść teścia poprosić, żeby mi wymienił. Dobrze, że jest zawsze butla awaryjna. No dobra, jest trochę później. Ja zmieniłam imagę swoje, bo słuchajcie, nagrałam dla was film, który jest już na kanale, także tam możecie sobie zerknąć. Jeżeli chodzi o wymianę gazu, to niestety szlak by to trafił. Okazało się, że zawsze mamy butle w zapasie. No ale okazało się, że jest pierwszy moment, w którym zbiegliśmy się w czasie razem i teściu wczoraj wymieniał w domu, bo im się skończyła i musimy po prostu jechać i zakupić no butle po prostu, no i tyle. Także ja wam nagrałam film z książką, fotoksiążką, także kto zainteresowany, link w informacji pod filmem, tam możecie sobie zajrzeć. A ja chcę wam, słuchajcie, powiedzieć o dwóch rzeczach, bo ostatnio napisała do mnie moja przecudowna koleżanka, z którą wymieniam maile i znów podesłała mi fajną stronę, znaczy fajną, nie fajną, kurczę, wiecie co, nie wiem jak to oceniać, to jest strona ebutik.pl i słuchajcie, zamówiłam sobie dwa stroje kąpielowe. To znaczy tak, ja wam teraz powiem jedną rzecz, tam niby na tej stronie jest w ogóle wielki szał. Wszystko niby jest poprzeceniane. Wszystko niby jest minus 60, minus 50, minus 70, nie wiem. Wszystko niby jest przecenione na tej stronie. No i dobra. Słuchajcie, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że mam dwa bardzo rażące, troszeczkę bardziej rażące niż w kamerze stroje. I teraz słuchajcie, tu jest drugi. No i poczekajcie, już wam zaraz pokazuję, tylko chcę powiedzieć mały wstęp. Te stroje ogólnie... Nie wiem, jak ja patrzyłam na stronie, słuchajcie, że to są same staniki, a nie ma majtek. Ale to jest najmniejszy problem, bo majtki to można gdzie indziej zamówić. Zresztą teraz te stroje to są, słuchajcie, takie, że nie wiem, góra taka, dół taki i w ogóle cuda na kiju. Fajnie to właśnie mi się podoba, że można sobie komponować, jak się podoba. No i słuchajcie, tutaj mamy właśnie to, co wam mówiłam, podobne do tego mojego stroju, tego żółtego, którego miałam w tamtym roku, no i generalnie po przymierzeniu, słuchajcie, bardziej uwypukla i uwydatnia wielkość mojego biustu, nie ten, gdzie bym była przekonana, że właśnie ten, a się okazało, że ten cudak z tymi falbanami bardziej uwydatnia, wiecie, no i do opalonej skóry to on po prostu przefantastycznie wygląda, naprawdę, on na żywo trochę inaczej wygląda, bardziej rażące, nie wiem co mi się stało w tym roku z tymi rażącymi, ale w ogóle do opalonej skóry, wiecie, czy biel, czy jakieś w ogóle jasne kolory, to moim zdaniem to jest najwspanialsza chwila w życiu.
Latynoska. No ale dobra. No i generalnie chcę powiedzieć, że nie wiem jak właśnie do tego doszło, że ja sprawdzałam na tej stronie i zamówiłam tylko i wyłącznie same góry, ale tak jak powiedziałam, to jest najmniejszy problem. Najlepszym rozwiązaniem jest to, że każda ta góra kosztowała tylko 25 zł, ale tam na tej stronie nie ma żadnego problemu, aby odesłać strój, także generalnie kolory są identyczne, słuchajcie. Tylko na stronie to wyglądało w ten sposób, że moim zdaniem jeden od drugiego powinien się znacznie różnić, a one praktycznie, słuchajcie, jak się je przytknie, to generalnie jest bliska, tylko widać różnicę, że jeden od drugiego się troszeczkę różni. Ale naprawdę mi się podobają, no ale bez sensu, żebym miała dwie podobne góry, więc jedną odeślę, bo to jest bez sensu. Znalazłam też drugą fajną stronę właśnie ze strojami. I planuję też jeszcze taki jeden strój, ten cały, gdzie tu na środku macie, wiecie, tu macie dda i tu macie taki ten pasek na dole i te mono, coś tam to się nazywa, te wycięte, wiecie, jednoczęściowe, te wycięte. I widziałam taki piękny biały. No ale dobra. Więc póki co, na razie moje poszukiwania jak najbardziej są na plus. I jedną górę odsyłam. Więc to mamy to. I jeszcze coś chciałam powiedzieć na temat tych strojów. A! Jeszcze chciałam powiedzieć coś na temat rozmiarów. No słuchajcie, rzecz biorąc na logikę, zamówiłabym oczywiście M-ki, a znając moje szczęście, znaczy moje podejście do mojego biustu, gdyby były dostępne rozmiary, to zamówiłabym... Gdybym zamawiała strój w sensie samego stanika, to zamówiłabym nawet SK, jeżeli chodzi o górę, tak? No ale, że na tej stronie, słuchajcie, były tylko i wyłącznie z tych kolorów dostępne L-ki i to są L-ki. Więc nie wiem, czy była XL-ka, czy L-ka jest chyba największa. Tam chyba już nie było XL-ki, tylko jest L-ka. Więc jeżeli ktoś ma dydek, że dydek, nie? No to słuchajcie, za Chiny Ludowe w to nie wlezie. Za Chiny Ludowe, naprawdę. Coś mi się błyszczyk wylewa. Czekajcie, muszę trochę zmienić pozę. No i zamówiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że wiecie, tam było piękne, ładne zdjęcie pani prężącej się w tym stroju, nie? Ten cyconosz był tu zaprezentowany, tak? Ona taka, wiecie, powyginana, piękna, ładna, cudowna. No i tam było napisane, że kobieta ma wymiary takie, nie? No w ogóle miód malina. No i się okazało, że tam było napisane w tej informacji, że modelka ma na sobie rozmiar L, więc ja sobie myślę, no kobieto, skoro ty masz L, to ja na pewno wejdę w to L. Więc zamówiłam L i się okazało, że jest dobre L. I z jednej strony dobrze, że tam jest właśnie taka informacja, chociaż że modelka ma wymiary takie i takie i posiada i ma na sobie rozmiar taki i taki, bo szczerze mówiąc, gdyby były dostępne rozmiary, to na biust sam zamówiłabym na pewno mniejszy. Także póki co jestem zadowolona z odblaskowego stroju. Tak jak mówię, mam już na oku jeszcze jeden taki jednoczęściowy i jeden dwuczęściowy, i jeden cały. Ale wiecie, co jeszcze chcę powiedzieć na temat tych całych strojów, które wiecie, jest taki jeden właśnie fajny, który ma tutaj dyda, no i mówię, tu na brzuchu idzie ten pasek fajny i tu potem są gacie. No i w sumie to te stroje są ładne, fajne, ale no jak się w tym opalić? Jak się opalicie, to jak w cyrku, nie? No nie, no dobra, zobaczymy. Dobra, nieważne. No i tak, to jest to, co chciałam Wam powiedzieć. A poczekajcie, muszę Wam coś pokazać. Łyk herbaty, ale Wy teraz przygotujcie się na mega szok. Mega szok! Bo to normalnie będzie taki szok. Uwaga. Ostrzegałam, że będzie szok. Nie? Więc patrzcie na to. No, pokazałam. Starczy. Nie no. Uwaga. Nie pytajcie o nic. Nie pytajcie o nic. Nie pytajcie po prostu o nic. No ale dobra. Teraz pokazując Wam, co to jest oczywiście etui na telefon i co jest fajne w tych uszach tego prosiola naszego, że gdy wkładamy go do torebki, to możemy sobie zrobić tak. O, 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 o,
tak? I uszy nam nie przeszkadzają w torebce, no i wtedy mamy łysego prosiaczka, ale żeby go zaraz rozchmurzyć, proszę bardzo, mamy uszki i jest cudownie. Etui, słuchajcie, zamówiłam sobie, wiem, odbiło mi, wiem, baba 30 lat zamawia sobie etui na telefon z prosiaczkiem, wiem. Cóż, życie, nie? No, nie mamy ostrości. Już mamy. No i etui zamówiłam sobie na Allegro, bo wiecie co, teraz w ogóle generalnie, żeby mieć zarąbiste etui, to trzeba mieć iPhone'a, nie? iPhone'a albo te Samsungi, te drogie coś tam, Galaxy, coś tam, siódemki i tak dalej, nie? No i ja z racji tego, że też mam Samsunga, ale ja mam starego J5 i się okazało, że jest etui na mój telefon, no to sobie myślę, no Boże, dlaczegożby nie? No dlaczegożby nie? No spójrzcie. I co jest najwspanialsze w tym etui? Już koniec sikania i tak dalej, nie? Bo się zaraz tu oszczamy ze szczęścia. Co jest fajnego w tym etui? To, że wszystkie guziki, słuchajcie, podgłaszanie, przyciszanie, odblokowanie, ja mam tutaj wszystkie guziki, które są dostępne tutaj na obrzeżu tego etui, działają bez żadnego problemu. Naprawdę. Nawet nie trzeba wciskać jakoś mocno, tylko normalnie bez żadnego problemu, słuchajcie, działa mi przynajmniej w tym etui każdy guzik na moim modelu telefonu. Co chcę jeszcze powiedzieć, to, że zafascynowana tym, to znaczy nie, no może tym, no bo po co wam podgląd, nie? Tym etui chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o cenę, to kosztowało mnie 22 zł na Allegro. No i właśnie korzystając z okazji, że akurat na mój telefon się zdarzyło, to sobie zakupiłam i wpadłam w taki szał, że wpadłam na stronę AliExpress i zamówiłam sobie jeszcze 3 inne. Mówiłam, nie pytajcie o nic, nie pytajcie o nic. Mam po prostu rozum tego prosiaczka. Tak mi się mu przynajmniej, Jezuś, tak mi się mu przynajmniej wydaje. Także jestem zakochana w nim, to jest moja nowa miłość. Prosiunio mój, taki cudowny. No ale popatrzcie na niego i powiedzcie mi, że to jest brzydkie. No powiedzcie mi, że to jest brzydkie. Fakt faktem, dobra, mam te swoje lata na karku, ale kto mi zabroni? No kto mi zabroni wyjść z prosiakiem na ulicę? Nikt. Moja własna, prywatna świnka. Musimy mu dać jakoś na imię. Krzysztof? Krzysztof? Nie Krzysztof. Pomyślimy o tym później. Więc przedstawiam wam mojego nowego kolegę. I jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że gdybyście pytali się o moją kieckę, to chcę wam powiedzieć, że to jest ta kiecka z Zary. Tylko ona powinna mieć tutaj, ona ma tutaj dziurkę na rączkę i ona powinna być dotąd. Z moich starych filmów gdzieś tam występowałam w tej sukience, to widzieliście. No ale po prostu tego nie widać i ona moim zdaniem super ekstra fajnie wygląda w ten sposób. Naprawdę, uwierzcie mi, że tutaj w ogóle tego nie widać. Tylko generalnie to ja mam teraz... Ja się ubrałam, wiecie, na odpierdziel, bo ja nigdzie nie wychodzę, tylko chciałam po prostu nagrać wam ten wcześniejszy film. No i tak generalnie się to prezentuje. Uważam, że jest git majonez i że... tak na dobrą sprawę, tylko czasami ta falbana, wiecie co, jak ją źle przeprasujemy, to ona tak sobie tutaj bimba, srimba i ona sama nie wie, o co jej chodzi, ale generalnie to uważam, że właśnie ta kiecka założona w ten sposób też fajnie wygląda. Więc wiecie co, dzisiejszy vlog to będzie już zakończony, tak. Będzie już zakończony. Nagrałam wam też krótki przepis na czosy, które zobaczycie za chwilę. I chcę powiedzieć, że te naczosy, bo to będą zapiekane naczosy, które możecie, słuchajcie, przygotować w setkach różnych pomysłów. Co wam przyjdzie do głowy, to możecie w to napakować. Możecie na to przesmażyć mięso, możecie na to przesmażyć, nie wiem, jakąś salsę pomidorową i tak dalej. To jest tak jak z tym przepisem na tacos, który jest na kanale, to tak samo jest z tymi nachosami. Ile ludzi, tyle pomysłów na sosy, na dipy i w ogóle można to zrobić na naprawdę tyle sposobów, ile jest ludzi na całym świecie. Nie no, żartuję, ale naprawdę to jest jedna z moich propozycji, które
bardzo nam smakują. I to jest właśnie świetna przekąska na, jak to się mówi, na imprezę na przykład dla gości. Tylko oczywiście musicie wyczuć, czy wasi goście lubią te dodatki, czy tamte, żeby to wszystkim mniej więcej dobrze smakowało. I jeszcze moja taka mała rada, żeby właśnie, gdy będziemy robili te nachosy, aby je naprawdę ułożyć na takim płaskim naczyniu, żeby one były dobrze porozkładane, żeby nie były tak, no dobra, tam czasami wejdzie jeden na drugi, ale żeby były rzeczywiście dosyć na płasko, bo jak mamy te dodatki i zapiekamy to wszystko, to czasami jak bierzemy później nachosa, to on jest suchy, bez sera, bez niczego, także lepiej na płasko. Więc dobra, żegnam się z wami. Tak, smutno mi. No ale dzisiaj już nie będziemy dyskutować, więc trzymajcie się ciepło. Niech się znowu zrobi ciepło, bo jest kiczowato, nie? I tak trochę lipnie. Więc widzimy się jutro. Co wy na to? Dobra, trzymajcie się, pa pa. Jaki namiętny. Ja zapiekam naprawdę krótko, o matko, kamera lata, bo wtedy te nachosy wam się za bardzo spalą, tylko tyle, żeby się ser rozpuścił, nie wiem, 3 minuty, nawet 4, góra wystarczy. No i tak jak mówię, to jest jedna z moich propozycji, jest mnóstwo wersji z mięsem mielonym, słuchajcie, mnóstwo, poszperajcie sobie w internecie, zapiekane nachosy to jest po prostu tyle, że masakra. No i do jedzenia tego, no to jak najbardziej, nie wiem, majonez, ketchup, kwaśna śmietana, nie wiem, salsa pomidorowa, nie wiem, te guacamole, no cuda na kiju. Także to jest świetne do jakiejś takiej przekąski właśnie na imprezę, nie wiem, do piweczka, wiecie, do relaksu, coś takiego, żeby sobie schrupać, bo na grubszą imprezę, taką z wódeczką, to na pewno by się tym nie najadł. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.